Już wiemy, jakie iPhony będą wspierać najnowszą aktualizację iOS 17. Nie jest ona co prawda rewolucyjna, raczej to jest takie fajne odświeżenie, zwłaszcza w aplikacjach, na przykład aplikacji telefonu czy wiadomości. Natomiast iPhone 8, 8 Plus i iPhone 10 nie będą jednak wspierały właśnie tej aktualizacji. Mówiło się o tym jakiś czas temu, ale w ostatnich dniach były informacje, że jednak tak, będą te modele wspierane. A tu niestety nie, także na jesieni, kiedy będą oficjalne wersje tych systemów do pobrania, użytkownicy tych telefonów będą musieli obejść się niestety smakiem albo wymienić telefon na nowszy.